Marianna Alcoforado urodziła się w mieście Beja w Portugalii. Miała 3 braci i 2 siostry. Ojciec, zajęty obowiązkami wojskowymi, umieścił ją w klasztorze dla edukacji oraz bezpieczeństwa. Marianna została później zakonnicą franciszkańską. W wieku 16 lat poznała rzekomo oficera francuskiego podczas wojny portugalsko-hiszpańskiej. Ich romans wywołał skandal, który doprowadził oficera do powrotu do Francji, pozostawiając Mariannę ze złamanym sercem. Swoje uczucia wyraziła w serii listów. Marianna zmarła w wieku 83 lat, po życiu pełnym pokuty i cierpienia. Kolekcja listów miłosnych autorstwa Marianny jest uznawana przez badaczy za arcydzieło literatury. Jej kolekcja listów miłosnych została spisana w XVII wieku w portugalskim mieście Beja. Proza Marianny jest wyjątkowa. Jej słowa płyną niczym rzeka emocji, zabierając czytelnika w podróż tęsknoty i pragnienia. Każdy list odkrywa głębokość uczuć, które rozbrzmiewają na przestrzeni wieków. Surowa wrażliwość w pisaniu Marianny jest zarówno fascynująca, jak i rozdzierająca serce i odkrywa przed czytelnikiem zakamarki jej duszy. Opisy portugalskiej wsi i miasta Beja, wypełnione sentymentalną melancholią, stanowią wzruszające tło dla pasjonującej relacji między Marianną a jej kochankiem oraz dla burzliwych emocji bohaterki. Te barwne miejsca dodają narracji dodatkową warstwę bogactwa, wprowadzając czytelnika w świat tajnych spotkań i skradzionych chwil. Przez to Marianna nie tylko przekazuje nam swoje uczucia, ale też pozwala wczuć się w klimat i atmosferę epoki. Choć osadzone w określonym kontekście historycznym i kulturowym, tematy miłości, tęsknoty i bólu rozstania są ponadczasowe i zrozumiałe dla każdego. Słowa Marianny przemawiają do natury ludzkich emocji. Osoba, która podjęła się zadania przetłumaczenia tych listów na język współczesny, zasługuje na ogromny szacunek. Tłumaczowi udało się zachować nie tylko oryginalne znaczenie, ale i poetycką siłę słów Marianny. Czytając te listy, mamy wrażenie, jakbyśmy słuchali samą Marianny, a nie tłumacza. Listy miłosne Marianny to więcej niż zbiór listów. To monumentalne dzieło literatury, które ukazuje, że miłość i tęsknota są uniwersalnymi doświadczeniami przenikającymi czas i przestrzeń. To również ukłon w stronę talentu Marianny, która potrafiła wyrazić swoje emocje w sposób tak przejmujący i autentyczny. To lektura, która pozostawia czytelnika z refleksją i zadumą nad potęgą ludzkich uczuć.